problem synkretyzmu, czy takiego rozmycia zasad moralnych, to jest jakieś signum czasu, znak czasu. To jest powrót do tego, co już mówiłem. Człowiek bierze to, co dla niego jest łatwiejsze, ale także poprzez ten synkretyzm religijny usprawiedliwiamy się. To nie znaczy, że ja jestem do tego przekonany, tylko usprawiedliwiam swoje nie do końca dobre wybory, żeby jakoś zagłuszyć problem sumienia, problem serca, to mówię, że i tutaj widzę dobro, i tam widzę dobro. Natomiast dobro jest od Boga, od Jezusa. I tu się nie da tego oszukać, prawda? To na jakiś czas może działać, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek na własnej jakby skórze odczuje ten fałszywy wybór. Przychodzi nam trudno sięgać po sprawy poważne, które trzeba zdobywać ogromną nieraz siłą, wyrzeczeniem, poświęceniem czasu, całej swojej osoby. Żeby być człowiekiem Chrystusowym, to tak mówiąc krótko, trzeba się naprawdę w życiu napracować. Natomiast, żeby oddać się tym łaskotkom czy pieszczotom tych różnych wynaturzeń, to jest bardzo proste i bardzo lekkie. Tylko to jest na krótko. Przychodzi taki moment, kiedy to wszystko się zawala. Najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby umocnić wiarę i umocnić właściwe relacje z Panem Bogiem. A więc to działanie pozytywne. Nie bronić przed czymś, tylko stwarzać, żeby człowiek był mocny wiarą i mocny świadomością bycia dzieckiem Bożym. I to wtedy sprawę załatwimy w sposób należyty. Natomiast jeśli my będziemy słabi i sercem, i intelektualnie, i wolitywnie, to sama obrona tutaj na wiele się nie zda. Bo trzeba działać od strony pozytywnej, umacniać wiarę, umacniać fundamenty i wiedzieć, że największym dobrem dla nas, danym od Boga, to jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Myślę, że bardzo potrzeba przykładów. Trzeba wskazywać na ludzi, którzy wybrali Chrystusa i którzy konsekwentnie naukę Chrystusa w swoim życiu realizują, i pokazać im, pokazać innym, jakie to owoce w życiu przynosi, jaki mocny, jaki wielki jest człowiek Chrystusowy.